zajęliśmy się sprawą państwa dobienieckich. Dotyczy to obwodnicy szczecińskiej, szczecineckiej, która podzieliła te gospodarstwo. Rolnicy ponieśli z tyłu określone straty. W zasadzie czują się osamotnieni i gospodarstwo już tak nie funkcjonuje jak kiedyś. Prowadzą bardzo ważną gałąź produkcji, jest to mleczarstwo i dzisiaj skutki właśnie spowodowane przez obwodnicę, że to gospodarstwo zmniejszyło swoje pogłowie. Mimo licznych pism i interwencji, no niestety ci ludzie zostali pokrzywdzeni. Związek, są to członkowie naszego związku, aktywnie zainteresowaliśmy się problemem. Mamy tego przykłady. Związek będzie chciał jeszcze bardziej się zaangażować ze strony już prawnej i pomóż państwu dobienieckim prawnie w dochodzeniu swoich roszczeń z tytułu strat spowodowanych przez obwodnicę. Solidarność bardzo mocno włączyła się w proces obrony Centrum Edukacji Ogrodniczej, ponieważ temat pojawił się kilka tygodni temu. Miasto Szczecin, które ma w swoich kompetencji szkołę, to centrum, próbowało poprzez restrukturyzację zlikwidować. Jest to centrum, w którym się od części dydaktycznej również znajdują się centrum tak zwanej praktyki rolniczej. Chodzi tutaj o szklarnię, o pola. Jest to 7 hektarów, które w perspektywie mogły się stać bardzo dobrym kąskiem dla deweloperów. Podjęliśmy bardzo intensywne rozmowy. W to zaangażowali się również radni PiS-u, posłowie. Myśmy prowadzili z ministrem rolnictwa dialog, bo pojawiła się możliwość, że ministerstwo mogłoby tej szkole, temu centrum pomóc. 13 spotkałem się z panem ministrem Giżyńskim i z dyrektorem departamentu. Omówiliśmy tą sytuację. Minister w porozmowie z ministrem Ardanowskim podjęta była decyzja, że przystępują do rozmów z miastem. Jak się okazało z wyjaśnień pana dyrektora departamentu, w 2016 roku już była inicjatywa ministerstwa na podjęcie rozmów i przejęcie tej szkoły, lecz miasto nie dopełniło pewnych warunków i do takich rozmów nie doszło. Cieszy nas to, że ministerstwo w bardzo szybkim, krótkim czasie zainteresowało się sprawą. Jest wola rozmowy. My nie przesądzamy wyniku, ale patrząc na to, co robi ministerstwo, już ma 53 takie centra pod swoimi skrzydłami i finansuje istnienie szkół rolniczych. Jest wola zajęcia się tym problemem i będą rozmowy na szczeblu minister, prezydent miasta. To wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Z tego się bardzo cieszymy, że ministerstwo tak szybko zareagowało na ten problem. Uważamy, że jest to trochę opieszałość miasta, bo jest to bardzo dobre centrum, ale jak będąc tam, widzimy, że no niestety jest niedofinansowane. Mi się wydaje, że takie centra są bardzo potrzebne. Nowoczesne gospodarstwo, potrzebna jest kadra wykwalifikowanych rolników, bo tu są notabene kształcą się rolnicy w różnych zawodach. To jest szkoła zasadnicza, technikum, różne specjalizacje i uważamy, że jest dzisiaj, gdy faktycznie jest tak potężny wzrost gospodarczy, gdzie chcemy produkować zdrową żywność, to centrum akurat się bardzo dobrze wpisuje. Dlatego też rozpoczniemy debatę już w przyszłym tygodniu na temat roli szkół rolniczych i ich zadania i nowe wyzwania. Również prowadziliśmy rozmowy z panem ministrem Romanowskim na temat nowelizacji ustawy o obrocie ziemią i ukurze. Te prace nad tą nowelizacją trwają już kilka miesięcy.
pewne rozwiązania proponowane przez ten rząd są bardzo dobre i są akceptowane przez, nie tylko przez Solidarność, ale przez środowisko, ale również pojawiły się zapisy, które związek nie akceptuje i nie będzie akceptował, ponieważ burzy pewną konstrukcję i pewne rozwiązania, które zostały wypracowane po protestach w 2012 i 2016 roku, również zawarte w znowelizowanej ustawie z 2016 roku, która generalnie wstrzymała sprzedaż ziemi, a szczególnie sprzedaż ziemi obcokrajowcom, i nie chcemy po prostu powielać pewnych błędów, dlatego jest nasza opinia, rozmawialiśmy z Departamentem Obrotu Ziemi w Ministerstwie, z panem ministrem, z Dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i na te pewne zapisy uzmysłowiliśmy państwu, jakie stanowi to zagrożenia. W dalszym ciągu będziemy na tym rozmawiać już na komisjach rolnictwa. Związek, generalnie analizując działania KOWR-u, również zasugerował różne rozwiązania prawne, żeby te działania KOWR-u po prostu wzmocnić, ale przede wszystkim usprawnić. Na to jest zgoda dyrektora KOWR-u, jest zgoda ministra. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie i po wejściu do Unii Europejskiej, wiemy, że rolnicy mają wiele problemów, a szczególnie w produkcji żywca. Wiemy, że takiego czytelnego dialogu z rządem nie było, dlatego w naszych postulatach jest z 2012 roku pojawił się postulat dotyczący powołania dialogu społecznego w obszarze rolnictwa na wzór rozwiązań prawnych, jaką ma Solidarność Pracownicza. Pojawiły się przez te lata różne próby powołania takiego dialogu. Niestety on nie spełnił swojego zadania. Dzisiaj my również jako w dalszym ciągu postulujemy powołanie tej Komisji Dialogu Społecznego ustawowo, która będzie prowadziła dialog rolnicy, rząd, jak również chcemy do tego dialogu włączyć i przedsiębiorców, i przetwórców, bo to może rozwiązać tylko problem. Nie chodzi tylko, że sami rolnicy. Formuła, którą dzisiaj próbuje powołać minister rolnictwa, ja osobiście do tego odnoszę się z dystansem, choć będziemy uczestniczyć w tych pracach tego porozumienia rolników i ministerstwa, które ma akurat 20 ma rozpocząć tak zwane posiedzenie inauguracyjne. Tutaj będzie około 100 przedstawicieli, będą powołane komisje. Mi się wydaje, że to nie tędy droga. My mamy konkretne propozycje, jak rozwiązać sytuację, co należy zrobić, czy tylko mamy pytanie, czy rząd zdoła to po prostu zrealizować. Dlaczego? Jesteśmy w Unii Europejskiej, wiemy, że praktycznie nie jesteśmy krajem, który sam podejmuje decyzje. Pewne decyzje są narzucane przez Komisję Unii Europejskiej. Wiemy, czym się skończyło chęć opodatkowania wielkich supermarketów. Wiemy, że właśnie przejęcie przez obcy kapitał rynków rolnych, jak również sfery przetwórstwa, a już dzisiaj praktycznie produkcji przemysłowej żywności, spowodował to, że mamy rynki ograniczone. Postulat o sprzedaży bezpośredniej dzisiaj wymaga bardzo szybkich decyzji odnośnie rozporządzeń, bo rolnicy muszą wiedzieć, a przede wszystkim lekarze weterynarii muszą wiedzieć, co wymagać od rolników. Co prawda jest deklaracja rządu, że możemy prowadzić taką bezpośrednią sprzedaż, przetwórstwo. Wspomagane są to programami z Agencji Restrukturyzacji
i modernizacji na, i wsparcie finansowe, które oczywiście sobie chwalimy. Dlatego uważamy, że są jeszcze pewne wątpliwości, które muszą w jak najbliższym czasie być rozstrzygnięte, a wiemy, że to jest proces, on nie zadziała od razu ad hoc, jest to, będzie działał oczywiście, będzie przynosił określone dobre korzyści dla rolników, a przede wszystkim finansowe, bo tą wartość dodaną, bo o to chodzi, będzie przejmował rolnik, a nie pośrednik. Dlatego wymaga to pewnych konsultacji, pewnych decyzji i może faktycznie na posiedzeniu tego zespołu roboczego zostanie to szybko zrealizowane. Protesty rolnicze, które są praktycznie spowodowane upadkiem branży produkcji trzody, też to związane jest z chorobą ASF, która w części wschodniej naszego kraju spowodowała spustoszenie. Jest problem, który się z tym wiąże, szkód łowieckich i w ogóle nowelizacji ustawy, bo dzisiaj, tak sam twierdzi minister, mamy problem z ostrzałem dzików, koła nie realizują zaleceń. Wiemy, że to jest sprawa bardzo poważna i powinna bardzo mocno być rozwiązana. Na tym tle powstały konflikty i na tym tle powstały protesty, ponieważ rolnicy uważają, że ponieśli ogromne straty, że są zbyt niskie rekompensaty. Są pewne rozwiązania niedopracowane. Tutaj nie jest zła wola pana ministra, bo w zasadzie jako szef Solidarności i organizator protestu można znaleźć zawsze przyczyny, żeby protestować. Protestować się można łatwo, ale trzeba dzisiaj zacząć budować, skoro, tak jak stwierdził jeden z rolników, który był bardzo mocnym przeciwnikiem tego rządu, nie odrzuca się ręki, która jest wyciągnięta do współpracy i do pomocy. Wspieramy rząd i wspieramy pana ministra rolnictwa, choć wiemy, że pewne rozwiązania nam się nie podobają, dlatego o tym trzeba rozmawiać i trzeba przekonywać do naszych racji. A że mamy rację, to my doskonale o tym wiemy, bo jako Solidarność nie żądamy, ale przede wszystkim proponujemy rozwiązania. Rozwiązania prawne, które są przygotowywane przez nas, konkretne są propozycje i zawsze twierdzimy panu ministrowi, panie ministrze i kochany rządzie, my jesteśmy głosem ludzi i mówimy to, co ludzie myślą, bo jesteśmy i słuchamy. I dlatego nasze propozycje, czy wręcz żądania, to nie jest jakaś wygórowane ambicje. Jeżeli będziemy wspólnie działać i te rozwiązania znajdą akceptację, jesteśmy krok do przodu. I właśnie o to prosimy, żebyśmy byli wysłuchani, żeby te wszystkie rozwiązania, które są dobre dla rolnictwa, były po prostu zaakceptowane i realizowane w dobrym prawie. Bo dzisiaj mamy prawo, w wielu aspektach ono jest niedopracowane i wymaga po prostu poprawy. I tego się domagamy. Polską racją stanu jest dbanie o własny naród. Dzisiaj trwa wojna, bo faktycznie wojna trwa, kto będzie produkował żywność. Dzisiaj chcemy wrócić do pewnych rozwiązań gospodarczych. Niestety wiemy, że jeżeli chodzi o proces globalizacji, wejście koncernu, te koncerny weszły w przetwórstwo, zabrały nam rynki i teraz chcą produkować żywność metodą przemysłową. I na to nie ma zgody. My, nawet jeżeli wyprodukujemy dobrą, zdrową żywność, ale na etapie przetwórstwa jest niestety ta żywność jakby popsuta, czy poprzez dodawanie różnych konserwantów, sam proces technologiczny powoduje to, że ta żywność w pewnym sensie nie jest bezpieczną żywnością. Sam proces GMO, o którym cały czas mówimy,
Również wiemy i doskonale jak rolnicy zdają sobie sprawę, że stosowanie w ochronie różnych środków chemicznych może spowodować pogorszenie tej żywności, lecz my jako rolnicy dostosowujemy się do zaleceń i rozwiązań, żeby jednak tą żywność produkować dobrą. Dzisiaj jest pęd do produkcji żywności, podnoszenia wydajności. To powoduje, że ta żywność, ten surowiec jest gorszej jakości, bo niestety stosując tradycyjne metody produkcji, ta żywność jest zdrowa. Dzisiaj stosuje się tak zwany efekt skali, czyli jak miałeś kiedyś 20 hektarów, czy dzisiaj produkujesz 20 tuczników, to już to nie starcza. Musisz produkować 100, ale za chwilę znowu 1000. I są fermy po 2-3 tysiące, a okazuje się, że to jeszcze nie spełnia warunków ekonomicznych, a z drugiej strony pogarsza jakość, jest zagrożeniem dla środowiska i powoduje to, że faktycznie upadają małe gospodarstwa rolne. A w tych małych gospodarstwach jest to siła, która faktycznie produkuje tą zdrową żywność. I statystyka podaje, że 80% wyprodukowanej żywności to są te małe gospodarstwa 5-7 hektarowe. I nawet statystyka podaje, że przychód z tych gospodarstw jest o wiele, wiele większy niż gospodarstw 300 tysięcy czy 200 tysięcy hektarów. Gospodarstwa spełnią, te małe gospodarstwa rodzinne spełniają rolę. Spełniają rolę społeczną i gospodarczą. Duże gospodarstwa, szczególnie te z obcym kapitałem, praktycznie nie ma żadnych więzi ze społecznością. One są po prostu nastawione na zysk i przede wszystkim na zysk, nie na symbiozę ze środowiskiem, nie na oddziaływają bardzo niekorzystnie na środowisko, na wody. Jeżeli się tylko liczy zysk, to jest niedobrze. I my stawiamy temu tamy. Dlatego jesteśmy cały czas za gospodarstwami rodzinnymi do 300 hektarów. Jest to poparte badaniami naukowymi, praktycznymi i dlatego dzisiaj nawet z tej nowelizowanej ustawy o obrocie nieruchomościami zadajemy panu ministrowi pytanie, jakie mają być te gospodarstwa. Dla nas według konstytucji są to gospodarstwa rodzinne i tak dosłownie trzeba rozumieć. Gospodarstwo rodzinne to jest ojciec, syn, córka, którzy wspólnie pracują na tym gospodarstwa, mają więź, mają możliwość godnego życia. I tak wszystkie przepisy powinny prawne być do tego dostosowane. Ja wiem, że w województwie zachodniopomorskim, gdzie od 2012 roku, nie tylko 2012, weszły bardzo mocno, wszedł obcy kapitał i niestety w dalszym ciągu są to zagrożenia. I dlatego w tej znowelizowanej ustawie pokazujemy, gdzie są te złe zapisy, które mogą w dalszym ciągu ten proces pogłębiać. Również cały czas żeśmy wspierali produkcję mięsa, czyli bydło pasowe. Mamy doskonałe warunki, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, gdzie jest dużo łąk, że można bydło hodować nawet w systemie ekstensywnym przy niewielkich, powiedzmy, nakładach, mniejszych nakładach. Jesteśmy konkurencyjni, choć nie mamy wielkiej tradycji spożywania mięsa wołowego. Ja uważam, że jest to złe, bo mamy statystykę, że najmniej tego mięsa wołowego spożywamy, ale mięso wołowe jest bardzo dobrej jakości. Mięso czyste, nieotłuszczone, ma bardzo dobre walory smakowe i powinniśmy tego mięsa używać. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o to? Jesteśmy ogromną konkurencją dla krajów zachodnich, a przede wszystkim mamy dwa czynniki. Bardzo dobre mięso, zdrowa żywność, a z drugiej strony jesteśmy konkurencyjni cenowo, ponieważ mamy ceny polskim rolnikom są o 30-40%
niższe, niż się płaci nam rolnikom. Z tego absolutnie nie jesteśmy zadowoleni. Informacji wynika, że 80% tego naszego mięsa jest wyjeżdża na rynki europejskie, rynki arabskie i faktycznie i są to w postaci mięsa albo materiału do dalszej hodowli. I myśmy zaskarbili sobie, mimo tych różnych tutaj anomalii, tych wpadek, ale proszę Państwa, to nie tylko takie rzeczy się dzieją u nas. Ja nie będę tego komentował, bo u nas problem nie jest do końca rozwiązany, tak zwanego uboju z konieczności. Swego czasu mieliśmy tak zwane tanie jatki, gdzie mogli się mieszkańcy zaopatrywać, wiedząc, że to jest mięso pochodzenia z uboju, powiedzmy, gospodarczego, czy bydła o mniejszej wartości, ale mięso to było zdrowe i jest zdrowe. Taki przypadek, jaki się zdarzył, został nagłośniony nie dlatego, że to jest, tylko dlatego, no niestety jesteśmy, mamy ogromną konkurencję z innych krajów i komuś na tym bardzo skutecznie zależało, żeby Polskę postawić w złym świetle. Ale mamy również przykłady, zresztą Państwo doskonale wiedzą, jeżeli śledzą podobne przypadki. To jest jeden przypadek i tam troszeczkę tego mięsa faktycznie, ale to, nie mówmy, że to mięso było po prostu zdrowe, tylko ktoś pewnych rzeczy nie dopilnował. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. W ostatnim tygodniu odbyło się zjazd delegatów plantatorów ziemniaka skrobiowego. Uważam, że jest to, co prawda, może zapomniana gałąź produkcji, ale ważna w województwie zachodniopomorskim. Mamy faktycznie dwa oddziały produkcji skrobi. Jest to oddział w Łobzie i w Pile. Województwo plantatorów zorganizowanych przy Krochmalni w Łobzi mamy około 300. To jest prawie 4000 hektarów ziemniaków skrobiowych, produkcja 100-120 tysięcy rocznie. Jest stowarzyszenie, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Plantatorów Ziemniaka Skrobiowego przy Nowomylu w Łobzie. We wtorek odbył się zjazd delegatów. Mieliśmy 30 delegatów wybranych spośród 300 plantatorów. Zostały wybrane nowe władze. Ja od kilku lat przewodniczę temu stowarzyszeniu. Cieszę się bardzo, że mamy młodych rolników w zarządzie, którzy są bardzo mocno zainteresowani rozwijaniem tej produkcji. Tutaj mamy ścisłą współpracę z zarządem Nowomylu. Firma się zaczyna rozwijać. Staramy się jako związek, jako stowarzyszenie i związek i stowarzyszenie pomagać temu zakładowi. Wiemy, że miał problemy z przedłużeniem umowy dzierżawy, to są tak zwane pola rozlewowe. Udało nam się to załatwić. Negocjujemy ceny. Uważamy, że faktycznie ta branża, też ze zdziwieniem przyjmujemy fakt, że kraj potrzebuje około 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy skrobi do przemysłu. My produkujemy tylko w kraju 120. A 80% naszej skrobi wyjeżdża za granicę. Jest to skrobia bardzo wysokiej jakości i faktycznie dzisiaj ze zbytem aż takiego nie ma problemu. Oczywiście jest problem z ceną, jak zwykle. I tutaj staramy się z prezesem tak ustawiać warunki umowy, bo faktycznie jedynie w branży mamy podpisaną umowę wieloletnią, która zawiera warunki, zawiera cenę. Rolnicy produkując nie muszą się obawiać, że ich produkt nie zostanie przyjęty, że nie będzie zapłacony. Zakład bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Mamy pieniądze na koncie w ciągu 2 tygodni. Mamy możliwość zakupu materiału sadzeniakowego finansowanego przez zakład, środki ochrony, nawozy. Ta współpraca, to jest wzorcowa współpraca, podobnie jak w przemyśle cukrowniczym. I tutaj chcielibyśmy faktycznie nawet i powiększyć bazę. Zakład ostatnio zaczął inwestować w firmę, szczególnie chodzi tu o ochronę środowiska. Chodzi o ilość zużytej wody i odpadów poprzemysłowych. Także mi się wydaje, że
ta branża i ta współpraca będzie w dalszym ciągu owocowała, że będziemy rozwijać tą branżę. Faktycznie od 90 roku przy wojewodzie jest zespół konsultacyjny do spraw rolnictwa. On jest po protestach na granicy. Faktycznie ta sytuacja związana z rolnictwem jest w wszystkich okresach bardzo trudna i przez te lata różne formy. Chodziło to o podjęcie tego dialogu, a tego dialogu nie było i po tych protestach blokady granic wojewoda Lisiewski podjął decyzję o powołaniu takiego zespołu. To był zespół pana wojewody do spraw rozwiązania problemu rolnictwem. On już faktycznie działa 20 lat. Akurat na obecną chwilę jestem jego przewodniczącym. Spotkania odbywają się cyklicznie. Omawiamy ogólną sytuację, o co się dzieje w rolnictwie. Omawiamy poszczególne branże. Jeżeli dochodzi do sytuacji bardzo drastycznych i konfliktowych, ten zespół autentycznie zostaje uruchomiony. Są podejmowane wnioski, uchwały, które za pośrednictwem wojewody docierają do rządu, do ministra. W najbliższym czasie zamierzamy odbyć takie spotkanie. Głównym tematem jest ASF i sytuacja na rynku wieprzowiny i bydła mięsnego. Następnie sprawa bardzo ważna, ponieważ rząd przyjął decyzję o włączeniu całego obszaru Polski do tak zwanych obszarów szczególnie narażenia na azotany, oceny. Są to dodatkowe obowiązki na rolników. Absolutnie z tym się nie zgadzamy, bo to też był powód protestów w 2012 roku i tutaj zamierzamy rozmawiać. Mamy zamiar rozmawiać z Wodami Polskimi. Wiemy, że mamy sytuacje klęskowe, to były nadmierne deszcze w ubiegłym roku, susza. Chcemy rozmawiać na temat właśnie małej retencji, żeby w tych okresach właśnie, gdzie są nadmierne odpady, tą wodę gromadzić, a później możliwość, żeby ta woda mogła być zasilana na pola w różnej konwencji. Mówi się o dużej retencji, o małej retencji. Wiemy, że przez tyle lat jednak stan pogłowia bydła zmniejszył się. Wiemy, że wiele łąk jest po prostu zaniedbanych, rowy melioracyjne. Jest deklaracja rządu, że zwiększy środki na tą retencję i o tej sprawie chcemy rozmawiać. Również mamy nową perspektywę 2020-2013 w obszarze dopłat bezpośrednich, pomocy i tutaj mamy pewne przemyślenia, jak to funkcjonowało. Mamy rozwiązania, żeby faktycznie środki skierować do produkcji, a nie żebyśmy te środki były po prostu marnotrawione. Mamy przykład orzechów, mamy przykład różnych działań, nawet w gospodarstwach ekologicznych, tak zwanych pseudoekologicznych, gdzie się płaci bardzo duże pieniądze, one praktycznie nie przynoszą żadnego efektu. Dlatego zgadzamy się, że powinniśmy chronić środowisko, ale uważam, że forma dopłat powinna być zmieniona, żeby to służyło rolnikom, a nie spekulantom, bo tak to wygląda. Dlatego będziemy rozmawiać faktycznie w skład zespołu są wszystkie przedstawiciele związków i związków branżowych. Jest to szerokie forum, które próbujemy faktycznie te nasze sprawy w województwie rozwiązywać i nadawać im właściwy kierunek. A przede wszystkim wojewoda jest naszym rzecznikiem w stosunku do rządu. I tak było i tak jest. I myślę, że daje, że mamy tu ze strony pana wojewody zapewnienia, że w każdej chwili taki zespół można uruchomić i rozmawiać.